Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu nierównej walki. Dzisiaj bardzo krótki odcinek moi drodzy. Mamy 15 sierpnia. Ja właśnie skończyłem pracę i powiem wam szczerze, jestem mega zmęczony. Sam siedziałem dzisiaj, ponieważ część firm ma też wywalone na rolników. Wiedząc, że jest środek żniw, bo u nas jest środek, może bliżej końca, ale no powiedzmy, że po połowie, o, tak po połowie już jest tych żniw, jeszcze trochę tego stoi, mają wywalone na ludzi, na rolników, pozamykane sklepy w niedzielę, pozamykane po południu, w sobotę, pozamykane dzisiaj. Jestem jednym, mówiłem, jednym z okolicznych sklepów czynnych w promieniu chyba 20 czy 30 km, więc jeszcze mówię, ła. Dużo ludzi nie będzie wiedziało, pomyliłem się, jestem naprawdę dzisiaj mega zmęczony, więc krótki filmik, może trochę się powtórzę, ponieważ już taki film był, ale w odpowiedzi do postów, które się umieszczają ostatnio w internecie, bo ja dosyć udzielam się też na różnych grupach internetowych, gdy widzę wypowiedzi młodych ludzi, że wszystko jest zrobione z gównolitu, ciastoliny itp. itd. To mnie krew zalewa. Powtarzam, ludzie, za porządny towar trzeba zapłacić. Ja widzę po prostu po sprzedaży pewnych rzeczy, po sprzedaży lemieszy. Widzę, ile sprzedaje takich się lemieszy po 50 zł, ile sprzedaje się takich lemieszy po 150 zł. Widzę, ile się sprzedaje rozruszników po 300, ile sprzedaje się rozruszników po 600-700 zł. Są to całkiem różne firmy, całkiem różne jakości i niestety jest to odczuwalne. Więc to, że wy wybieracie taniość, a później narzekacie, że gównolit, że ciastolina, że wytrzymuje tydzień, że wytrzymuje dwa. Ja też nie ukrywam, że pokazuję te buble, które są, ale to czasami jest tak, że po prostu nie ma gdzie kupić czegoś innego, albo wybór jest, powiedzmy, ale też nie ma, jest problem z transportem, bo nie wszystkie rzeczy można sobie, powiedzmy, zamówić, nie wszystkie rzeczy wyślą kurierem i po prostu jest firma, która jeździ raz na dwa tygodnie i takie rzeczy przywozi, więc tu też nie ma wyboru, bo ja nie pojadę 200 czy 300 km po ślimach, na przykład ten do Bizona, który wam pokazywałem, z Akmetu, czy do innej firmy, nie pojadę, bo koszt transportu w tą i z powrotem busem, czy nawet ten, to jest 4 metry ponad ślimach ma, więc to są koszty i nikt mi za to nie zapłaci, dlatego tutaj no niestety nie ma po prostu człowiek wyboru. Jeżeli chodzi o części, odpowiedź waszą, do tego dzisiejszym odcinku już jest waga. Tak jak widzicie, to się po boku jest to, są wieszaki, jest łącznik, znaczy są wieszaki i jest łańcuch. I zobaczcie, żeby nie było, po prawej stronie mamy tani wieszak lewy. Ja już sobie włączam wagę, żeby nie było, że ja oszukuję. Moi drodzy, to jest jakiś wybór wyrób importowany, widzicie, 3,16 kg, 3,17 kg, no naklejka odpadnie. Dobra, to oczywiście żarty żartami. Oczywiście, zobaczcie, widzicie różnicę w długości i zobaczcie teraz waga, 80 deko. Zobaczcie, tu grubość, tu grubość. Nawet jeżeli ten materiał jest ta sama, powiedzmy, klasa stali, jeżeli to jest ta sama stal, a już tylko mamy to, że jest to grubsze, już jest wytrzymalsza, więc coś za coś. Zobaczcie, jak są zrobione widełki. Rozgięte, widzicie? Rozgięte, ładna literka U, coś za coś. Nie, no niestety. Teraz tu stworzeń standardowy, a tu stworzeń standardowy. I co? Bez młota to nie robota. Zobaczcie dalej. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie miał też pewien tytuł. Zobaczcie, wieszak prawy C360, 445, import. Lata, widzicie? Tu wszystko pracuje. Luzy niemiłosierne.
Zobaczcie, 5,26, 5,26. Znowu 80 deko. Znowu sytuacja ta sama, a już nie wspomnę o łańcuchu. 2,40, a połowę mniej waży importowany. I wrzućcie sobie w wyszukiwarkę mój poprzedni film. Trzypunktowy układ zawieszenia C360. Tam sobie możecie przeszukać, poszukać, znaleźć też dokładnie inne rzeczy, jeżeli chodzi tylko o ten materiał, jeżeli chodzi o odciągi, tam macie porównania i nawet przykład, bo wam powiem wczoraj? Nie, powiem wam przykład z soboty. Klient wziął ten wieszak, ten tani. Cena mu odpowiadała. Pojechał do domu, pogłówkował, przemyślał, wrócił. No i co? Nie podoba mu się to, jak on się kręci, nie podoba mu się to, jakie ma luzy. Przyjechał, oddał. Przejrzał kolejne dwa czy trzy, porównał z oryginałem, usłyszał cenę oryginału. To ja na razie dziękuję. Więc o czym my chcemy rozmawiać? Jeżeli są towary naprawdę warte tej ceny, bo ten wieszak jest warty ceny. Wiadomo, jeżeli ciągnik powiedzmy ma iść na handel, no to jest jakaś to jeszcze. Jest to jakaś alternatywa, moi drodzy, na te części oryginalne. Ale jeżeli to jest ciągnik, który ma jeszcze wam kilka lat posłużyć, zastanówcie się, czy warto. Ja rozumiem, że ceny wszystkiego idą do góry, ale ja wychodzę z takiego założenia osobiście też, że ten, kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Trzymajcie się, do następnego pozo, cześć.